Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka podcastu Dorwać Bestię. Pamiętaj o subskrypcji. Dorwać Bestię w RMF FM. Imię i nazwisko: Danilo Restivo. Pseudonim: fryzjer z Potency. Liczba ofiar: co najmniej dwie. Wyrok: dożywocie zamienione na 40 lat więzienia. Obecny status: osadzony w więzieniu Full Sutton w hrabstwie Yorkshire. Dorwać Bestię w RMF FM. Jako nastolatek lubił robić koleżankom żarty. Straszył je głuchymi telefonami. Gdy odbierały, puszczał im utwór dla Elizy, a następnie się rozłączał. Jego pierwsza ofiara miała na imię Eliza. Długo przestępcze czyny uchodziły mu płazem. Wszystko dzięki temu, że miał wpływowych rodziców i sporo szczęścia. Ale w końcu i po niego sięgnęła sprawiedliwość. Danilo Restivo trafił do więzienia z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności. Urodził się 3 kwietnia 1972 roku na Sycylii. Niedługo potem jego rodzina przeprowadziła się do Potency. Ojciec Maurizio otrzymał tam posadę dyrektora Biblioteki Narodowej. Matka Maria Rosa była nauczycielką. Danilo od dziecka sprawiał im kłopoty wychowawcze. W 1986 roku, gdy skończył 14 lat, został zatrzymany przez policję i oskarżony o to, że znęcał się nad dwójką dzieci. Sytuowani rodzice Restivo postanowili zatuszować sprawę, porozumiewając się z rodzinami ofiar. Proszę podać kwotę. Zapłacę panu za głupoty syna. Powinien ponieść karę. Związał moje dziecko na dziedzińcu biblioteki. To było nieporozumienie, jak to między chłopakami. Niech pan poda sumę i nie róbmy problemów. Ogromna kwota wypłacana przez rodziców Danilo rzeczywiście zamknęła sprawę. Także na policji. Maurizio Restivo był uważany za szanowanego obywatela miasta, tak więc zgodzono się przymknąć oko na występek jego nastoletniego syna. Był to jednak wyraźny sygnał, że z chłopakiem dzieje się coś niedobrego. I nie był to sygnał jedyny. Danilo uwielbiał jeździć miejskim autobusem, choć nie w celach rekreacyjnych. Hej! Ty szarpnąłeś mnie za włosy! Ja? Skąd? To autobus tak nagle zahamował. Chłopak obcinał nożyczkami końcówki włosów siedzących przed nim młodych kobiet. W domu trzymał pokaźną kolekcję obciętych pukli. Z tego powodu został później nazwany fryzjerem z Potency. Po raz pierwszy zabił w wieku 21 lat. Jego ofiarą padła Eliza Klaps, 16-letnia licealistka marząca o pracy lekarki, która 12 września 1993 roku wybrała się na mszę do kościoła Świętej Trójcy w Potency. Tuż po niej miała się spotkać z Danilo Restivo. Poznali się jakiś czas temu i chłopak podobał się Elizie, ale jednocześnie trochę się go bała. Zwierzyła się przyjaciółce, Elianie de Chilis. Wygląda bosko, no ale jest jakiś dziwny. Może byś ze mną poszła do tego kościoła. Będę się czuła bezpieczniej. Dziewczyny udały się na mszę we dwie, ale po skończonym nabożeństwie Klaps odprawiła Elianę do domu i poszła sama na randkę z Restivo. Z tego spotkania już nie wróciła. Danilo z miejsca stał się głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Elizy. Tym bardziej, że po powrocie do domu na jego dłoni pojawiła się tajemnicza rana. Jednak po raz kolejny zainterweniowali rodzice Danilo i młodego mężczyzny nie dało się przesłuchać. Policja postanowiła tymczasem przeszukać kościół i porozmawiać z księdzem. Don Mimi Sabia, prowadzący mszę, w której uczestniczyła Eliza z koleżanką, także nie był chętny do współpracy z organami ścigania. Zatrzasnął wrota kościoła przed nosami policjantów. Nie macie tu czego szukać! Chcielibyśmy się tylko rozejrzeć. Nie ma mowy! A czy zna ksiądz Danilo Restivo? Chłopaka, z którym Eliza się umówiła? Kojarzę go, ale tylko z widzenia. Żegnam panów. Rozmowa z upartym i tajemniczym księdzem, który jeszcze powróci w tej historii, nie przyniosła żadnych rezultatów. Wkrótce po niej Don Mimi Sabia wyjechał na długi urlop. Mimo zeznań przyjaciółki Klaps, śledczy mieli związane ręce. Jednak nie poddali się. Byli pewni, że Restivo maczał palce w zniknięciu dziewczyny. W końcu, niemal 3 lata po tym wydarzeniu, udało im się przesłuchać Danilo. Mężczyzna stwierdził, że nie znał Elizy. Te słowa zostały szybko podważone przez licznych świadków, którzy tego feralnego dnia widzieli ich razem. Składanie fałszywych zeznań umożliwiło aresztowanie Restivo. Został skazany na 20 miesięcy pozbawienia wolności. Ale tu nastąpiła kolejna kuriozalna sytuacja. Mimo wyroku Danilo nie trafił do więzienia.
A co więcej, nawet mógł się swobodnie przemieszczać, z czego skwapliwie skorzystał. Przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. W 2002 roku Restivo ożenił się z kobietą poznaną przez internet. Była nią Fiamma Marsania z Bournemouth. Para zamieszkała naprzeciw domu, w którym żyła 48-letnia krawcowa Heather Burnett, samotnie wychowująca dwójkę dzieci. Pewnego dnia odwiedził ją sąsiad, Danilo. Czy uszyłaby nam pani zasłony do salonu? No, oczywiście za pieniądze. Kobieta zgodziła się. Wkrótce po wizycie Restivo zauważyła, że zaginęły jej zapasowe klucze do mieszkania. Pomyślała, że pewnie je zgubiła. 12 listopada 2000 roku jak zwykle odprowadziła do szkoły 14-letniego Terry'ego i 11-letnią Caitlin. Po powrocie dzieci zauważyły, że w domu panuje okropny rozgardiasz. Nigdzie nie mogły znaleźć matki. W końcu zauważyły ją leżącą na podłodze w łazience z poderżniętym gardłem i obciętymi piersiami. W jej lewej ręce spoczywała kępka włosów. Przerażone dzieci wybiegły z domu i znalazły schronienie u sąsiadów. Byli nimi Danilo Restivo ze swoją żoną. Spokojnie, dzieciaki, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mężczyzna pocieszał dzieci do momentu, kiedy nadjechała policja. Śledczy zabezpieczyli ślady, wśród których kluczowo okazał się odcisk buta pozostawiony w kałuży krwi, a także serwetka, która nie należała do ofiary. W pierwszej kolejności policjanci postanowili przesłuchać sąsiada zamordowanej krawcowej. A dlaczego zdezynfekował pan buty? A, po prostu chciałem je wyczyścić. Zapach świeżo nałożonego środka do czyszczenia butów wzbudził nieufność policjantów. Także monitoring okolicy wskazywał na to, że w chwili popełnienia zbrodni Danilo znajdował się blisko domu Heather Burnett. Mimo to mężczyzna nie został zatrzymany. Przedstawił alibi. Bilet autobusowy odbity o 8:44 rano. Jechałem na kurs komputerowy, żona może potwierdzić. Jego zeznania sprawiały wrażenie bardzo dobrze przygotowanych, a on sam był spokojny i konkretny. Choć nie było przekonujących dowodów świadczących o winie Danilo, śledczy mieli przeczucie, że może być sprawcą morderstwa sąsiadki. Został objęty dyskretną obserwacją. Drań się wywinął i to nie pierwszy raz, ale prędzej czy później popełni błąd. Przez kilka kolejnych lat policjanci cierpliwie na ten błąd czekali. Zauważyli, że Restivo obserwuje samotne kobiety, a także, że ma dość dziwne hobby polegające na obcinaniu im kosmyków włosów w autobusach. W końcu mundurowi zaobserwowali, że wkłada do torby noże oraz kominiarkę i idzie na spacer. Danilo Restivo został zatrzymany. Postawiono mu zarzut śledzenia kobiet z zamiarem ich zaatakowania. Aresztowany bronił się. Nie, nigdy w życiu nikogo nie śledziłem. Podziwiałem tylko okolice. 18 marca 2010 roku robotnicy naprawiający dach kościoła Świętej Trójcy w Potency odnaleźli w wieży ciało kobiety. Była to zaginiona od 1993 roku Eliza Klaps, o czym świadczyły m.in. należące do niej okulary i obuwie. Sekcja zwłok wykazała, że otrzymała ona 10 ciosów nożem w plecy. Przed śmiercią została także zgwałcona. Sprawa stała się głośna nie tylko we Włoszech, ale i także w Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał Restivo. Jeden z dziennikarzy The Guardian odkrył dodatkowo, że ksiądz Don Mimi Sabia, utrzymujący wcześniej, że niespecjalnie zna Danilo, w rzeczywistości był jego dobrym znajomym. Sabia był wpływową personą w Potency. Policja ustaliła, że pomagał mordercy ukryć zwłoki. Prawdopodobnie sprawę tuszowali także inni prominentni lokalni działacze. Jeden z detektywów badających zaginięcie Klaps był przekonany, że Don Mimi Sabia był homoseksualistą utrzymującym intymne kontakty z wieloma przedstawicielami miejscowej elity. W mieście panowała zatem zmowa milczenia, którą przerwało dopiero przypadkowe odkrycie zwłok Elizy. Stało się to 2 lata po śmierci uwikłanego w sprawę księdza. Danilo Restivo, alias fryzjer z Potency, został oskarżony o zabicie Klaps oraz Heather Burnett. Badania DNA pomogły ustalić, że z całą pewnością Restivo był na miejscu obu zbrodni. Każdą z nich popełniono tym samym należącym do mężczyzny nożem. Ponadto oskarżenie przeciwko niemu wniosło około 20 kobiet nękanych przez niego w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W procesie brała udział dorosła już córka Burnett, Caitlin, która w wywiadzie dla BBC powiedziała: do dziś boję się wchodzić do łazienki. Drżę! Myśląc o tym, co mogę zastać za drzwiami. W
W 2011 roku, po wielu latach od popełnienia pierwszego morderstwa, Danilo Restivo został skazany na dożywocie. Bardzo możliwe, że był odpowiedzialny za więcej morderstw, w tym za zabójstwo koreańskiej studentki Jong Okei Shin. Dziewczyna została zamordowana w lipcu 2002 roku, jak uznał sąd, przez Omara Bengita. Głównym świadkiem tego zabójstwa miała być narkomanka i prostytutka Beverly Brown, której zeznania były niejasne i mało spójne. Ale Ben Gitt miał już na koncie 60 wyroków, dlatego łatwo było mu przypisać kolejne przestępstwo. Okazało się, że Restivo mieszkał kilka ulic od Koreanki. Przed śmiercią kobieta miała wyznać, że ktoś ją śledził. Została zamordowana 12 lipca, a Danilo mordował właśnie 12 danego miesiąca. Klaps 12 września, Burnett 12 listopada. Dowodów w sprawie było znacznie więcej, jednak Restivo oparcie twierdził, że jest niewinny. Wiele razy słał prośby o ułaskawienie, które zostały odrzucone. W listopadzie 2012 roku sąd apelacyjny zamienił wyrok dożywocia na 40 lat pozbawienia wolności. Fryzjer z Potency może zatem opuścić więzienie w Fulsaton za nieco ponad 20 lat. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.